Czym jest PSM pierwszego stopnia? Jest to skrót od nazwy Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia. I co to oznacza? Edukacja w szkole muzycznej dzieli się tak samo jak edukacja w szkołach ogólnokształcących. Najpierw uczeń jest w podstawówce, później w liceum, na koniec studia. Tak samo jest w szkole muzycznej. Najpierw jest pierwszy stopień, czyli taka muzyczna podstawówka, drugi stopień, czyli muzyczne liceum i na koniec też są studia. Czy za zajęcia się płaci? Nie. Państwowe szkoły muzyczne są bezpłatne. Jedynymi kosztami, jakie trzeba ponieść, to jest koszt ewentualnego zakupu instrumentu bądź koszt jego wypożyczenia ze szkoły. Czy trzeba mieć instrument? Tak. Każdy uczeń szkoły muzycznej musi mieć swój instrument. Instrumenty można wypożyczać w szkołach muzycznych, oczywiście nie wszystkie. Nie mówię tutaj o fortepianie. Ale również instrumenty można kupić. Warto jednak z tą decyzją poczekać do rozpoczęcia zajęć. Dlaczego? Dlatego, że to nauczyciel powinien pomóc w doborze odpowiedniego instrumentu. Podam na przykładzie wiolonczeli. Wiolonczelę dobieramy do ucznia zależnie od jego wielkości, więc mniejszy uczeń – mała wiolonczela. Większy uczeń – większa wiolonczela. Natomiast ja gram na takiej. W jakim wieku można zapisać się do szkoły muzycznej? Od 6 do 16 roku życia. Ale każda szkoła ma własne zasady rekrutacji, więc polecam odwiedzić stronę internetową wybranej szkoły. Czy 6-latek będzie miał lekcje z 16-latkiem? Nie. Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się w dwóch cyklach. Jest to cykl 6-letni, tak zwany dziecięcy, i cykl 4-letni, tak zwany cykl młodzieżowy. Do cyklu dziecięcego trafiają dzieci, które mają 6 do 10 lat, a do cyklu młodzieżowego dzieci, które mają powyżej 10 lat. I czym się różnią oba cykle, oczywiście oprócz wieku uczniów? Różnią się długością trwania zajęć. Podam na przykładzie lekcji wiolonczeli. Uczeń w cyklu dziecięcym, czyli tym 6-letnim, przez pierwsze 3 lata nauki ma lekcję instrumentu trwające 30 minut. Natomiast kolejne 3 lata już zajęcia trwają 45 minut. Uczniowie w cyklu 4-letnim, tym młodzieżowym, przez cały okres trwania nauki mają zajęcia 45-minutowe. Jak wyglądają lekcje? Po części są bardzo podobne do lekcji w szkole podstawowej. Jest nauczyciel, ławki, tablica oraz grupa uczniów. Są to zajęcia teoretyczne, na których dzieci poznają dźwięki, jak je zapisywać, jak się nazywają. Natomiast część zajęć są to zajęcia indywidualne. Mówię tutaj konkretnie o lekcjach gry na instrumencie. Wtedy w sali jest jeden uczeń oraz jeden nauczyciel. Kiedy odbywają się zajęcia? Jeśli chodzi o zajęcia grupowe, dni i godziny zajęć wyznacza szkoła. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia indywidualne, każdy uczeń ustala bezpośrednio z nauczycielem. Jak się zapisać? Żeby zapisać się do szkoły muzycznej, trzeba złożyć wypełniony wniosek. A taki wniosek znajduje się na stronie internetowej każdej szkoły. Kiedy złożyć wniosek? Ogólnie wnioski można składać od lutego do maja. Ale każda szkoła ma własny harmonogram rekrutacji, dlatego najlepiej sprawdzić stronę internetową szkoły. Co się dzieje później? Po złożeniu wniosku musimy poczekać, aż szkoła wyznaczy termin badania przydatności kandydatów. Co to jest badanie przydatności kandydatów? Jest to po prostu sprawdzenie, czy uczeń ma predyspozycję do tego, by grać na instrumencie i być uczniem szkoły muzycznej. Jak wygląda badanie przydatności? Kandydat wchodzi do sali, w której znajduje się komisja. I przede wszystkim na początku musi zaśpiewać piosenkę. Jeśli nie ma wybranej przez siebie piosenki, może zaśpiewać 100 lat lub wlazł kotek na płotek. A później musi odpowiedzieć na kilka bardzo prostych pytań. Na przykład, który z zagranych dwóch dźwięków jest wyższy lub niższy? Czy melodia zagrana przez nauczyciela była wesoła czy smutna, a także powtórzyć wyklaskany rytm. Jeśli masz więcej pytań, zostaw je w komentarzu.
Jeśli chcesz być na bieżąco z filmami, subskrybuj mój kanał.